Dobry wieczór. Witam serdecznie dzisiejszego wieczoru wszystkich i wierzę, że to dzisiejsze spotkanie będzie również sposobnością do głębokich przemyśleń, do głębokich refleksji. Rozpoczynając, chciałbym zaprosić wszystkich do powstania, do modlitwy. Nasz kochany Ojcze i Boże, jesteśmy Ci niezmiernie wdzięczni, że możemy dzisiaj znów mieć tą pewność, że choć niewidzialny, a jednak jesteś z nami w swej niepojętej wszechobecności. Nie musimy obawiać się, że nie masz czasu dla nas, że jesteś gdzie indziej zajęty, bo Ty dla nas w niepojęty sposób jesteś wszechobecny i ogarniasz wszystko. Dlatego dziękujemy Ci, że chociaż tak potężny Władca i Stwórca całego kosmosu, interesujesz się losem swojego stworzenia, takiej kruszynki człowieka. Dziękujemy i wierzymy, że doświadczać będziemy tego błogiego pokoju w sercach naszych, wypływającego z tej świadomości, że jesteś z nami. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Na początku jeszcze taka chwila. Czy ktoś z Was ma może jakieś pytanie, które chciałby postawić? To bardzo proszę. Jest czas na stawianie pytań. Otrzymałem owszem pytania, tym bardziej, że nasze spotkanie, które mieliśmy w dwa tygodnie prawie, w sobotę po południu, jest kontynuacją tych rozważań o Bogu. Proszę bardzo. Aha. Jest kontynuacją tych refleksji. W związku z tym dzisiejszego wieczoru chciałbym również poruszyć pewne sprawy, aczkolwiek mam olbrzymią świadomość, że temat ten jest tematem jak ocean nieskończonym. Poza tym, wierząc słowom Pana Jezusa, to pisma, którymi to, co mówiłem i przypominam, pisma, które my dzisiaj określamy mianem Stary Testament, są świadectwem o Jezusie. A więc moglibyśmy otwierać i każdą księgę i szukać w niej świadectwa o Jezusie. Jakie świadectwo o Jezusie jest w pierwszej Księdze Mojżeszowej? Jakie świadectwo jest w każdej kolejnej księdze? Bo każda księga świadczy o Jezusie. Odróżniamy świadectwo, czyli informację o tym, kim Jezus jest, od zapowiedzi proroczych. Od zapowiedzi proroczych, prawda? I między innymi wspominaliśmy psalm 2, werset 7, ten dekret, ogłoszę dekret, zarządzenie Pana, synem moim jesteś, dzisiaj Cię zrodziłem. Co prawda forma gramatyczna jest użyta w czasie teraźniejszym, ale z pewnością to dzisiaj nie było w tym dniu, kiedy Dawid to pisał. W związku z tym rzeczą bardzo istotną jest, aby ustalić, kiedy, który dzień był dzisiaj. Bo
Słowo dzisiaj, wczoraj było jutro. Prawda? A dzisiaj, jutro będzie wczoraj. Rozumiecie? To trzeba przemyśleć. A więc jeżeli Pan Jezus powiedział dzisiaj, to przed tym dniem i po tym dniu jest albo jutro, albo wczoraj. I dlatego, żeby nie mieć wątpliwości, natchniony komentarz do Starego Testamentu, czyli Nowy Testament, wyjaśnia, co czytaliśmy z Dziejów Apostolskich, że ten dzień narodzin, oczywiście symbolicznych narodzin, tu nie chodziło o biologiczne zaistnienie, prawda? Tak samo jak, kochani, my fizycznie rodzimy się, czyli początek naszego istnienia to są narodziny fizyczne, ale żeby wejść do Królestwa Niebieskiego, to nikt nie wejdzie, jeśli się nie narodzi ponownie. A zatem narodziny Pana Jezusa, o których psalm drugi mówi, czy dotyczą Jego zaistnienia? Niektórzy twierdzą, że tak, że dlatego Pan Jezus ma początek. Natomiast no, jeżeli wierzyć Pismu Świętemu, co odczytywaliśmy z listu do Hebrajczyków, tam jest informacja bezdyskusyjna. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający początku dni ani końca życia. Więc nadawanie Panu Jezusowi początku istnienia jest niebiblijne. Ani ze Starego, ani z Nowego Testamentu nikt nie potwierdzi, nie przeczyta, że Pan Jezus miał początek. Niektórzy przytaczają tekst z Księgi Objawienia z 3 rozdziału, gdzie przedstawiając się do zboru laodycejskiego, to mówi świadek wierny, prawdziwy, początek Bożego stworzenia. No i triumfalnie mówią, no Biblia mówi, że On jest początkiem. Kochani, ten tekst, czy zwracając uwagę na ten zwrot, zwracam uwagę, tam nie jest napisane, że On ma początek, tylko to mówi ktoś, kto jest świadkiem wiernym, prawdziwym, początkiem stworzenia. Jest początkiem. Ktoś powie, a jaka to jest różnica, czy ma początek, czy jest. Użyję prostego przykładu. Kochani, rzeka ma początek, prawda? Każda rzeka ma początek. Co jest początkiem rzeki? Źródło. A teraz powiedzcie mi, gdzie jest początek źródła? Czy źródło ma początek? Źródło to jest... To jest pewne koło cyrkulacji i to jest tak samo jak ustalenie, gdzie jest początek koła. My możemy wyznaczyć i powiedzieć, gdzie jest środek koła, ale gdzie jest początek koła? Czy ktoś potrafi wskazać, gdzie jest początek koła? A więc koło nie ma początku, jest to figura doskonała. Jest to figura doskonała geometrycznie. Zatem ten obraz przytaczam, aby zwrócić uwagę, że źródło jest początkiem, czyli daje początek, w nim rzeka ma początek, natomiast źródło nie ma początku. I dlatego o Chrystusie jest powiedziane, że w nim zaistniało wszystko, co istnieje. Ale On istnieje przed wszystkimi rzeczami i On istnieje zawsze. Kiedyś rozmawiając z pewnym kolegą ateistą powiedział, no uważam, że zwolennicy kreacjonizmu przeoczają jedną rzecz, bo twierdzą, że człowiek nie mógł w
procesie ewolucji dojść do doskonałości, że go Bóg stworzył. No ale jeżeli człowiek nie dochodził do tej doskonałości, tylko został stworzony przez Boga, to jednak Bóg przez proces ewolucji doszedł do tej doskonałości jeszcze większej niż człowiek. Wow. No i co teraz? Czyli człowiek nie mógł powstać na drodze ewolucji, no a Bóg... Kochani, błąd w założeniu takiego myślenia polega na tym, że zakładamy, czy zakłada ktoś, że Bóg w procesie ewolucji rozwijał się i osiągnął najwyższy stopień rozwoju. Ale Biblia mówi, że Bóg istnieje, a nie zaistniał. Nasz umysł jest umysłem ograniczonym, który wszystko potrafi zrozumieć, co ma początek przynajmniej, jeśli nawet jeszcze końca nie ma, ale ma początek i koniec. Bo nasz umysł jest ograniczony. I dlatego my próbujemy czasami Boga zrozumieć w kategoriach odtąd dotąd. Zatem zwracam uwagę, że w Chrystusie wszystko zaistniało, co istnieje, ale On nie zaistniał, On istnieje. Proszę. Tak. Tak. Kochani, ja z pełnym szacunkiem, problem, czy Bóg stworzył czas, czy zaistniał przed czasem, z pokorą skłaniam głowę i nie chciałbym w tym momencie... Tak, tak, rozumiem, bo to nie, ale słusznie, ja też dociekam pewnych rzeczy, ale na co zwracam uwagę? Żebyśmy nie zapędzili się w taką akademicką debatę, co było pierwsze, jajko czy kura, prawda? Bo niektórzy tak troszkę ironizując stawiają takie pytanie, albo owe słynne filozoficzne pytanie, czy Bóg może stworzyć kamień, którego nie udźwignie, prawda? Pytanie samo w sobie jest logiczne i dochodzimy do pewnego paradoksu nieskończoności. A ponieważ ja mam trochę taki ścisły umysł i mówię, że wszystko jest matematyką i matematyka pomaga mi zrozumieć pewne rzeczy, to dla mnie bardzo interesującym pytaniem jest, czy istnieje punkt? No oczywiście, że istnieje. No a jaki ma wymiar punkt? A więc... Czy istnieje coś nieskończenie małego? No nie istnieje, bo zawsze może istnieć coś mniejszego. I tu jest nieskończoność i nasza głowa w tym momencie rozgrzewa się do czerwoności. A więc musimy uszanować niepojętość bóstwa, który nam przedstawia się tylko w pewnych cząstkach. I dlatego my umownie punktem nazywamy kropeczkę postawioną przez długopis czy ołówek, ale punktem nazywamy też kółko o średnicy może 30 centymetrów, gdy jest na przykład napis jakiejś reklamy dużymi literami, to kropka wtedy jest kółkiem, a to jest kropka w dalszym ciągu. Więc rozumiejąc tą rzeczywistość, zwracam uwagę na fakt, żebyśmy rozumieli, że Pan Jezus w Piśmie Świętym jest nazywany początkiem, bo w Nim ma początek wszystko, co istnieje, my również, ale
nazwanie kogoś, że jest początkiem, nie jest równoznaczne z tym, że on ma początek. Czy to jest mniej więcej klarowne? Więc kwestia teraz istnienia, bo spór w chrześcijaństwie od czasów Ariusza rozpoczął się, czy Pan Jezus jest rzeczywiście tym, za kogo się podawał, czy też jest oszustem i należy zweryfikować informacje o nim. No i do tej pory Pan Jezus budzi w świadomości ludzi różne skojarzenia i tak jak wspominałem wam, że istnieją te cztery sposoby, a Andrzej wywiązał się z zadania, znalazł piąty. Więc nie zawiódł pokładanych nadziei. Ale kochani, jaki mamy obraz Pana Jezusa? Jaki mamy obraz Pana Jezusa? Tradycyjny, własny, jakiś zaczerpnięty z źródeł naukowych, czy zaczerpnięty z Biblii? Czy z jakiegoś lokalnego, prawda, jakiejś lokalnej grupy zwolenników, którzy tworzą sobie obraz, przy czym wszyscy próbują udowadniać, że mają biblijny obraz, przynajmniej chrześcijanie wszyscy, że mają biblijny obraz. No ale Biblia nie mówi o Chrystusie raz, że ma początek, a drugi raz, że nie ma początku. Bo gdyby tak Biblia mówiła, to kochani, to ja pierwszy odrzucam Biblię jako księgę, która wprowadza w błąd i kłamie. Biblia przedstawia Pana Jezusa, który istnieje bez początku i końca. Niektórzy posuwają się, to znaczy ogólne chrześcijaństwo od czasów właśnie IV wieku w odpowiedzi na zarzut o wiecznym bóstwie Chrystusa. Stworzono wtedy wyznanie, tak zwane do dzisiejszego dnia to nicejskie wyznanie wiary, w którym Jezus jest nazwany odwiecznym Synem Bożym. Współistotnym Ojcu, ale odwiecznym Synem. I to nie jest biblijna nauka, to nie jest koncepcja. Powtarzam jeszcze raz to, co mówiłem na poprzednim spotkaniu. Źródłem informacji o Panu Jezusie dla pierwszych chrześcijan było co? Stary Testament. A zatem musielibyśmy w Starym Testamencie znaleźć świadectwo, że Bóg ma Syna, którego kiedyś pośle na okup za upadłych ludzi. No, ja wciąż jestem otwarty na informacje, że coś przeoczyłem w Biblii i będę wdzięczny, jeśli ktoś mi otworzy i wskaże, że tu jest taka informacja. Jest informacja, że Bóg ma syna, ale nazywa się Izrael. Aha, ja wiem, że Bóg ma wielu synów i Adam też jest Synem Bożym. Bo gdy czytamy życiorys Pana Jezusa, nie życiorys, tylko to chronologię, prawda, tamtą wstecz, że ten był synem tego, syna Adama, Syna Bożego. Adam też jest nazwany Synem Bożym. Proszę. Dla mnie jest to trudne do zrozumienia.
Rozumiem. Pytanie dotyczy tego faktu, że Pan Jezus powiedział, że Syn Człowieczy nie wie o dnia i godziny powrotu, tylko Ojciec. Moi drodzy, powtarzam jeszcze raz, bo to jest bardzo ważną rzeczą, żeby pamiętać słowa, które pozostawił Balzac Pascal, który zauważył, że w Piśmie Świętym są pewne wypowiedzi przeciwstawne i powiedział, gdy zauważysz takie dwie przeciwstawne wypowiedzi, nie zwalczaj tej, która ci jest niewygodna, akceptując tą, która ci jest wygodna, ale szukaj kolejnej, która połączy obydwie, jak most łączy dwa przeciwstawne brzegi rzeki. Takich przeciwstawnych wypowiedzi jest wiele. Ja przytoczę tylko jeden przykład. Jest zdanie, Pan Jezus powiedział, Boga nikt nigdy nie widział. A w Starym Testamencie czytamy, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. Wow. No i teraz ja nieraz znalazłem się w środowisku, gdzie była dyskusja i nam na noże szło. Jedni twierdzili, Boga nikt nigdy nie widział. Tak powiedział Pan Jezus. No a to co, Pan Jezus zaprzeczał Mojżeszowi? Przecież powoływał się na Mojżesza. Ale moi drodzy, apostoł Paweł pod natchnieniem Ducha Świętego rozwiązuje problem. Boga nikt nigdy nie widział w światłości nieprzystępnej. Ale Bóg niejednokrotnie opuszczał światłość nieprzystępną i rozmawiał z ludźmi. A z kim Abraham rozmawiał? A kto złożył Abrahamowi przysięgę dotyczącą błogosławieństwa? Wiecie, w liście do Hebrajczyków jest nawet takie zdanie napisane. Popatrzcie. 6 rozdział listu. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na samego siebie. I dlatego, kiedy Abraham stał przed, kiedy Abrahama odwiedziło trzech gości, ja dzisiaj chcę wam coś nowego powiedzieć o tych trzech gościach, którzy przyszli do Abrahama. Kto to był? Jeden z nich został u Abrahama, dwaj poszli do Sodomy i ten, który rozmawiał z Abrahamem, czy Abraham wiedział, z kim rozmawia? Czy wiedział, kogo gości? Wiedział, bo zwraca się do niego, ty jesteś sędzią całej ziemi i miałbyś zniszczyć sprawiedliwych z bezbożnymi? Nie dopuść do tego. Abraham tu przyjmuje postać orędownika, pewnego symbolu, ale Abraham wie, z kim rozmawia. I dlatego, gdy mówię o tych przeciwstawnych rzeczach, to Biblia daje rozwiązanie, jak pogodzić te przeciwstawne rzeczy. I dlatego, gdy mowa jest o Chrystusie, kim On jest, o Jego preegzystencji, o Jego wiedzy lub niewiedzy, kiedy zszedł na ziemię, również takim mostem, w moim przekonaniu, jest fragment listu do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków jest fenomenalny w swej treści. On nie tylko sprawą świątyni się zajmuje, ale wieloma innymi. I tutaj, przeczytam tylko werset 9, bo chodzi mi tylko o pewną myśl, która w kontekście będzie brzmiała dokładnie tak samo. Widzimy drugi rozdział, werset 9. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Widzimy tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, bo został uczyniony człowiekiem. Został uczyniony człowiekiem. Jan napisze, że słowo, które było Bogiem, wiecie, to też bardzo istotne. Dlaczego Jan nie mówi prawdy? Bo jeśli Jezus był Synem Bożym, to Jan powinien napisać, na początku było słowo, słowo było u Boga, a słowo było Synem. Nie byłoby dyskusji. Ale Jan nie pisze tak.
Jan pisze, na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Słowo było Bogiem. Proszę. Rozumiem, że niektórzy mówią, że tam powinien być przymiotnik albo Bogiem, jeśli to już z małej litery. Po pierwsze, na pewno nie przymiotnik, lecz rzeczownik, a po drugie język hebrajski, grecki, mówię o Nowym Testamencie, nie stosował dużych i małych liter. Starożytne języki nie stosowały tego wyróżnika. W związku z tym żaden z tych argumentów nie jest argumentem wiążącym. Słowo było Bogiem i tak to brzmi w języku greckim, jakkolwiek byśmy do jakiegokolwiek słownika nie popatrzyli. Jeżeli ktoś próbuje tłumaczyć, to podobnie jak niestety z przykrością o tym mówię, jak w Biblii Tysiąclecia przy słowie Petros w nawiasie jest podpowiedź skała. To jest kłamstwo. Petros z języka łacińskiego, kefas z języka greckiego nigdy nie znaczy skała, lecz tylko odłamek skały, kamień, który możesz kopnąć, włożyć do kieszeni, rzucić. No niech ktoś podniesie skałę. A więc Pan Jezus nie nazwał Piotra skałą, i imię Piotr nigdy nie znaczy skała, a jest to po prostu wprowadzanie czytelnika w błąd. I niektórzy komentatorzy Biblii w sposób świadomy i celowy wprowadzają czytelników w błąd, niezależnie od trudności przekładów, kiedy naprawdę są problemy i można powiedzieć, że tekst może być przetłumaczony tak lub inaczej, to w niektórych sytuacjach te teksty są, czy słowa są jednoznacznie brzmiące. Zatem zwrócić musimy uwagę i postawić sobie pytania i rozgraniczyć informacje o Panu Jezusie w trzech różnych kategoriach czasowych. To jest taka powtórka troszkę jeszcze z soboty. Kim był Jezus przed narodzeniem na ziemi? Kim był w czasie wcielenia? I kim jest po zmartwychwstaniu? Teraz, jeśli pomieszamy te informacje, to tak jak mówiłem, kochani, to tak jakbyśmy dodawali kilogramy, dodać metry. Ile jest 4 kilogramy, dodać 5 metrów? Prawda? 10 godzin wtedy wychodzi. Więc rozumiecie, te wartości nie mogą być mieszane, bo tworzy się chaos. Tworzy się chaos. Rzeczywiście postać Pana Jezusa jest nam trudna do pojęcia, do zrozumienia. W kontekście naszej polskiej gramatyki współczesnej, że skoro Bóg jest jeden, no to jest jeden. To nie mogą być trzy. Ale dlatego, drodzy Państwo, moi kochani, bracia i siostry, że my Boga pojmujemy osobowość Boga pojmujemy przestrzennie. Pojmujemy przestrzennie, fizycznie. I takie pojęcie Boga przestrzenne polega na tym, że ale to nie jest całkiem niebiblijne. Wiecie, na tym polegają te trudności, ale o nich mówię wprost, tak po prostu jak do przyjaciół. Postrzeganie Boga przestrzenne to jest lokalizowanie Go w określonym miejscu kosmosu. I rzeczywiście my modlimy się i Pan Jezus modlił się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. A z drugiej strony mówimy, że Bóg jest wszędzie obecny i powstaje dylemat, dlaczego nie modlimy się Ojcze nasz, który jesteś wszędzie. Wiecie, ten dylemat spowodował powstanie poglądu panteistycznego. Wiecie, wszystkie odmiany chrześcijaństwa powstają na bazie Pisma Świętego, odczytywania. Dlatego
Dlatego podczas wykładów zwracałem uwagę, że na ogół utożsamia się, że problemy występują w chrześcijaństwie, są spowodowane różnym interpretowaniem Pisma Świętego, ale w moim poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie doświadczyłem i wiem, że interpretowanie Pisma Świętego jest zjawiskiem wtórnym, zjawiskiem pierwotnym, czyli pierwszą przyczyną różnic w chrześcijaństwie jest selekcja tekstu Pisma Świętego, czyli nie zgadzam się z tym, co tu jest napisane. Bo lub to, co właśnie przed czym Balzac Pascal ostrzegał. Mnie się bardziej podoba, że Bóg nigdy, przepraszam, że Boga nikt nigdy nie widział, i dlatego nie uznaję informacji w Księdze Mojżeszowej, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem czy Abraham. To jest nieprawda, tam było tylko jakiś anioł, jakieś tylko wyobrażenie Boga. Tam nie był Bóg, prawda? To nie rozmawiał. No i to będzie problem właśnie tego selektywnego czytania Pisma Świętego, czyli selekcji i wybierania fragmentów, które mnie się bardziej podobają i mnie bardziej pasują, prawda? A lekceważenie innych fragmentów, które mi nie pasują, nie leżą, nie mieszczą się w tak zwanej mojej logice. Pan Jezus na krótko został uczyniony mniejszym od aniołów. A kim był wcześniej? O tym czytamy w całym Starym Testamencie. Kochani, musielibyśmy spędzić tutaj wiele tygodni, i mógłbym podzielić się i przeczytać i wskazać wam, bo ten temat wciąż zgłębiam od kilkunastu lat, kiedy go zacząłem, i wciąż odkrywam nowe informacje. I sprowadzając to do tytułu tylko, do punktu, chcę wam powiedzieć, że ten Bóg Jahwe, który występuje w Starym Testamencie, począwszy od stworzenia poprzez potop Noego, Abrahama, Mojżesza, całą długą historię narodu izraelskiego, ten, który towarzyszy Izraelitom w wędrówce po pustyni, to jest ten Bóg, który przyjdzie jako Mesjasz. To On jest naszym Zbawicielem. To On jest naszym orędownikiem. Ja wam powiem teraz pewien przykład taki bardzo emocjonalny, bardzo uczuciowy. Pismo Święte mówi, 2 Mojżeszowa 34:6, że Bóg, który odpuszcza winę, nieprawość i grzech, jest miłosierny, jest sprawiedliwy i, uwaga, nie uczyni winnego niewinnym, ani nie uczyni niewinnego winnym. Tak jest napisane w Piśmie Świętym. Co to znaczy nie uczyni winnego niewinnym? Przecież nas zbawił, przecież nam przebacza grzech. Kochani, uczynić winnego niewinnym to znaczyłoby tak. Andrzej zrobił przestępstwo i Bóg mówi, macha ręką i w porządku, dobra, nic się nie stało, idziemy dalej. W ten sposób winny zostaje uczyniony niewinnym. Ale jeżeli Andrzej popełnił grzech, przestępstwo, i teraz ktoś za to przestępstwo odpowiedział, zwalniając Andrzeja z odpowiedzialności, to już nie jest Andrzej uczyniony niewinnym, tylko usprawiedliwiony. Rozumiecie ten niuans? Bóg nie czyni winnego niewinnym, ani niewinnego winnym. I teraz na bazie tej informacji zwróćcie uwagę na następującą rzecz. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy dziećmi jednego ojca, jesteśmy liczną rodziną i ja, załóżmy najmłodszy, nabroiłem. Stałem się tym marnotrawnym synem, który nie wrócił sam, gdzieś tam w świecie sobie hula, robi wszystko złe. No ale teraz myśli o powrocie,
No a ojciec myśli, mówi, co tu zrobić? Jak to teraz rozwiązać ten problem? I wpada na genialny pomysł. I mówi do mojego starszego brata, Andrzeja, mówi, słuchaj, synu, widzisz, twój młodszy brat nabroił. No ale trzeba by go ratować. Słuchaj, żeby go ratować, to jest tylko jeden sposób. Ty musisz pójść, poddać się katowaniu, biciu, cierpieniu, musisz ponieść śmierć, żeby on mógł żyć. Ja wcale nierzadko spotykam się w dyskusjach z zarzutem, że koncepcja Boga Ojca, który posyła Syna na śmierć niewinnego, zawinnego, stawia obraz Boga jako okrutnego, zagniewanego, którego usatysfakcjonuje dopiero tęgie lanie spuszczone na niewinnego starszego brata. Wcale nierzadko, rozmawiając ze studentami w mieście studenckim, a studenci to są dociekliwi i nieraz, wiecie, zaskakujący tok rozumowania prezentują. I to było dla mnie powodem, żeby również zastanowić się, jak to jest. I rzeczywiście, moi drodzy, gdyby ojciec, siedząc w wysokim swoim wygodnym fotelu, wskazującym palcem powiedział do starszego brata, ty musisz iść ponieść śmierć za młodszego, to w tym momencie być może młodszego nie czyniłby niewinnym, bo karę ktoś poniósł, ale starszego niewinnego uczyniłby winnym, bo on był niewinny. W naszej ludzkiej logice sprawiedliwość i miłosierdzie wykluczają się. Jeżeli policjant zatrzyma na drodze kierowcę, który złamał przepis i podlega karze mandatu, i odstępuje od wypisania mandatu, czy okazuje łaskę? Nie, wiecie już o tym. Wtedy czyni winnego niewinnym. Czyni winnego niewinnym. No a jak okazać łaskę i miłosierdzie, żeby pogodzić to? I to jest możliwe dla Boga, tylko w jeden sposób, kochani. Tylko w jeden sposób. Ojciec, nasz ojciec, mój ojciec, widząc, co ja narobiłem, mówi, synu, ja tą winę za twoje przestępstwa biorę na siebie, a teraz ty wykonasz wyrok na mnie. Ty mnie ukarzesz. Zdajecie sobie sprawę z tego? To ojciec bierze na siebie winę za swoje dziecko, nie kto inny. To ojciec bierze i jeszcze mówi do syna, ty wykonasz karę, ty mnie ukarzesz za twoją winę. I w ten sposób, moi drodzy, on nie czyni ani winnego niewinnym, ani niewinnego, bo on siebie czyni winnym. On bierze na siebie odpowiedzialność za przestępstwo swojego syna. Gdy ja to zrozumiałem, to kochani, to mnie zdruzgotało. To mnie ujęło. Taka miłość. I dlatego w zrozumieniu, ja to mówię w olbrzymim streszczeniu, w moim zrozumieniu, usta, które wypowiedziały, uczyńmy człowieka na nasz obraz, wiecie, kto te słowa wypowiedział? Ten, który za 4000 lat na krzyżu powie, wykonało się. To te same usta wypowiadają te słowa. To są te same usta. To są te usta, które składają obietnice Abrahamowi. To są te usta, które w krzewie gorejącym objawiają się Mojżeszowi. To są te same usta, które w historii wiele razy przemawiają do ludzi. To są te same usta, które z góry Synaj ogłosiły 10 przykazań. I to są te same usta, które do
Pawła prześladowcy mówią: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? To są te same usta. Ja wam daję pewien materiał do przemyślenia, żebyście się zastanowili. Bowiem powszechnie mówi się, że przy stworzeniu ojciec powiedział do syna. Moi drodzy, no ale proszę mi to przeczytać z Biblii, że ojciec powiedział do syna. Bo w tekście Biblii jest napisane: Elohim powiedział, uczyńmy człowieka. I tutaj wracam jeszcze do tego, że ktoś mówi, że Bóg występuje w liczbie pojedynczej. Kochani, przykład. Jeśli jest nas, no załóżmy tu w tej umowie posługuje się przykładem tej trójki. Jest nas trzech, troje. I nagle jeden ktoś mówi: idziemy na wycieczkę, załóżmy, prawda? To jeden mówi w imieniu wszystkich i wszyscy to robią. Wiecie, no zastanawiałem się nieraz, bo stworzenie człowieka było w nieco inny sposób niż stworzenie całego otaczającego nas świata przyrody, bo otoczenie świata przyrody Bóg stworzył słowem swoim, a człowieka, czytamy, ukształtował z ziemi. No ale to w tym momencie kto kształtował człowieka? I wiecie, jest w Biblii odpowiedź na to pytanie, tylko ktoś może się nie zgodzić i powiedzieć: ja się z tym nie zgadzam, ale ja się z tym zgadzam. Księga Hioba, rozdział 33, werset 4. Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie. Czyli tak wierzyli starożytni. Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie ożywiło mnie. Stworzył w tym znaczeniu, jak czytamy w pierwszym rozdziale księgi, ukształtował i tchnął. I wtedy człowiek ożył. Wiecie, ja sam zachwycam się wieloma niepojętymi rzeczami, które są w Piśmie Świętym. Ale no tu jest tak napisane. No i wiecie, no jeśli szanować Biblię, to tak jest napisane, że Duch Boży stworzył mnie. Ale kochani, ale ja wiem, że w stworzeniu uczestniczyli wszyscy, ilu ich tam było, bo tekst mówi: uczyńmy na nasz. I w jaki sposób to było czynione? Nie wiem. Ja wiem, że wszyscy byli uczestnikami tego stworzenia. A Księga Izajasza z kolei informuje, że już podaję, 43 chyba rozdział. Tak, 43 rozdział. Lecz teraz tak mówi Pan, Jahwe, który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo cię wykupiłem. To ja cię wykupiłem. Nie kto inny. Nazwałem cię twoim imieniem, moim jesteś. W tym samym rozdziale, werset 11. Ja, jedynie ja jestem Panem, a oprócz mnie nie ma Wybawiciela. No my możemy dyskutować, czy się z tym zgodzić, czy nie. Ja zwiastowałem, wybawiałem i opowiadałem, a nie kto inny wśród was. I wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, a ja jestem Bogiem i nadal Nim będę, a nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać z mojej ręki. A Pan Jezus powiedział: nikt was nie wyrwie z ręki mojego Ojca. Tak? Tak? O który?
No ten, co Pan Jezus powiedział, nikt was nie, ja celowo zniekształciłem, myślałem, że się zorientujecie, bo tam nie powiedział Pan Jezus, nikt was nie wyrwie z ręki mojego Ojca, tylko nikt was nie wyrwie z mojej ręki. Już powiem, szukam i czekam na podpowiedź też, bo ten tekst akurat skojarzył mi się w tym momencie i nie miałem go w wyszukiwarce mojej głowy. No właśnie. Nikt nie wyrwie was z ręki mojej. Czy to nie jest... Właśnie. Ja mam nadzieję, że ktoś jeszcze tutaj podpowie nam. Arku, jeśli znajdziesz to, to podpowiesz nam. Że nikt nie wyrwie was z ręki mojej. A prorok Izajasz mówi, i nikt nie będzie mógł wyrwać z mojej ręki. Coś więcej, kochani, który lojalny syn własność ojca nazwie swoją własnością? Czy lojalny syn postąpi w ten sposób? No, kiwacie, widzę głową, nie, przecząco. Ja też uważam, że nie. A zatem czyją własnością był lud izraelski? No, Boga. Boga Ojca, słyszę często w odpowiedzi. To dlaczego Pan Jezus przyszedł do swojej własności? Dlaczego jest napisane, że On przyszedł do swojej własności, a Jego własność nie poznała Go? Nie poznała Go. A potem apostoł Paweł w komentarzu w liście do Koryntian napisze, że nie poznali Go, bo gdyby Go byli poznali, to nie ukrzyżowaliby kogo? Pana chwały. A psalm 24 mówi, któż jest królem chwały? Jahwe zastępów, on jest królem chwały. Wiecie, łącząc te wypowiedzi, jestem pod niesamowitym wrażeniem niepojętości. Wiecie, ja próbuję wam powiedzieć coś, czego sam do końca nie pojmuję i pojmuję tylko pewne cząstki. I podoba mi się, bardzo dziękuję Pawłowi za to, że nasze poznanie dzisiaj jest cząstkowe. My tylko, jakby ktoś chciał po prostu takiego przykładu powiedzieć, że no, widział, opisuje słonia widząc tylko jego nogę. I na podstawie nogi widzi, jaki jest słoń. Wiecie, to mi przypomina naukowców, a czytałem to osobiście i to w prasie takiej poważnej, którzy znaleźli zęba w Australii w wykopaliskach. I na podstawie tego zęba orzekli, że należał do człowieka religijnego. Nie śmiejcie się, to jest orzeczenie naukowców. Więc wiecie, więc dlatego zrozummy i uszanujmy, żebyśmy nie byli takimi naukowcami, żeby na podstawie cząstki, którą nam Bóg objawia, próbowali mówić o nieskończonym Bogu. Bo ja takie czasami miałem zapędy, Panie Boże, przepraszam, i czasami w rozmowach też zauważam, że próbujemy udowadniać, że my już wszystko o Bogu wiemy. Że już nie ma nic więcej, co można by powiedzieć o Bogu, ja już wszystko o Bogu wiem. Dlatego ja szanuję biblijne objawienie. Kiedy Pan Jezus mówi, Filipie, nie widziałeś mnie? Kto mnie widzi, widzi Ojca mego. Zaraz, Panie, ja prosiłem, żebyś pokazał Ojca, a nie Ciebie. Ciebie widzimy od 3 lat. Filipie, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Panie, co to znaczy? No właśnie. To są rzeczy niezmiernie istotne i niezmiernie poważne. W związku z tym, gdy mówimy o osobach boskich, to ja wam powiem, że mnie się to słowo absolutnie nie podoba. Nie jestem jeden. Właśnie, ale my nie mamy innego słowa i dlatego posługujemy się tylko tym, co mamy.
Więc albo osobowość właśnie, albo istota. Ale przyzwyczailiśmy się i tak powtarzamy osoba boska. Ale osoba to jest pojęcie przestrzenne. I dlatego, moi drodzy, niektórzy mówią, że Bóg właśnie zajął się gdzieś w drugim końcu kosmosu jakimiś przyjemniejszymi rzeczami i ludzi zostawił, niech sobie łby urywają. A Bóg jest wszechobecny. Bóg osobiście. To jest nieracjonalne. Tak, mieli takie zrozumienie, zaraz przeczytam. Proszę. Tak. Rozumiem. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy Izraelici wiedzieli, że Mesjaszem będzie ich Bóg. Już otwieram Ewangelię Jana. Ewangelię Jana, rozdział 12 i tam od wersetu 32 do 34. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. A to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Ale lud mu odpowiedział, słyszeliśmy z zakonu, że Chrystus trwa na wieki. Jakżeż ty możesz mówić, Syn Człowieczy musi być wywyższony? Kimże jest ów Syn Człowieczy? A więc to zdanie świadczy, że Izraelici czytający prawo, czytający Stary Testament, wiedzieli, że Mesjasz trwa na wieki, czyli Mesjasz jest wieczny. Mesjasz jest wieczny. To wiedzieli, a wieczny jest tylko Bóg. W odniesieniu do tego. I dlatego byli zdziwieni, kim ty jesteś, za kogo ty się podajesz. No my mamy świadomość z proroctw zupełnie inną. Drugie pytanie padło, jeśli chodzi o Księgę Apokalipsy, dotyczącą tronu Boga i baranka. Powiem, jak ja rozumiem te słowa. Po pierwsze, odwołuje się do Ewangelii Jana, rozdział 17, werset 3, gdzie jest napisane, to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. No i teraz właśnie czytelnik mówi, no czyż nie jest napisane, że Pan Jezus mówił o jednej osobie? Ja kiedyś powiedziałem wam, też miałem takie czasami uwagi i myśli trochę pretensjonalne. Panie Boże, dlaczego to Pismo Święte nie napisałeś tak jaśniej, tak prościej, tak bardziej jednoznacznie, tak żeby no, ukrócić dyskusję, ale otrzymałem taką myśl i taką odpowiedź, wiecie, tekstem Pisma Świętego. Kiedy uczniowie zapytali Pana Jezusa, dlaczego mówisz w podobieństwach, a nie mówisz jawnie, to powiedział, aby niektórzy ludzie, słuchając, nie słyszeli, patrząc nie widzieli i sercem nie zrozumieli. Przy innej okazji powiedział Pan Jezus takie słowa, że ja przyszedłem na świat po to, żeby ci, którzy widzą, nie widzieli, a którzy nie widzą, żeby przejrzeli. Panie Jezu, jakoś zagadkowo mówisz strasznie, a przynajmniej ewangeliści zagadkowo to tłumaczą. Ja nie chcę w tym momencie zajmować się komentarzem tych słów, ale zwrócić uwagę, ile jest jeszcze do odkrycia, ile macie, ile każdy z nas ma do odkrycia w Piśmie Świętym głębokich prawd. I dlatego powiedział Pan Jezus, że
Pismo Święte jest rolą, gruntem, ziemią, w której ukryty jest skarb. Panie Boże, dlaczego nie położyłeś go na wierzchu? Dlaczego ten skarb jest ukryty i to czasami głęboko i trzeba kopać i pot ocierać czasami i nie wiadomo, czy tu kopać, czy tam, tu trochę zacznę, tam trochę, no nic nie znajduję. No więc, wiecie, tu możemy różnić, ale tak to zostało przez Boga czynione. Jest to pierwsze sito dokonującej selekcji między wszystkimi ludźmi na tych, którym zależy na poznaniu prawdy, a tym, który na poznaniu prawdy nie zależy. Na tych, którym zależy na wygodnictwie i łatwiźnie, i tych, którzy nie szczędzą wysiłku, żeby rzeczywiście poznawać rzeczy niezgłębione. Zatem, moi drodzy, Księga Objawienia, czy raczej ta Ewangelia Jana. Żywot wieczny polega na tym, aby poznać jedynego Elohim. A gdzie możemy poznać jedynego Elohim? W Starym Testamencie. W Starym Testamencie. A on tam jest ukryty. 45 rozdział Księgi Izajasza, werset 15 mówi: Zaprawdę jesteś Bogiem ukrytym, Boże Izraela, Wybawicielu. I tu trzeba kopać. Naprawdę trzeba kopać. Jeśli komuś trud jest obcy, to niech idzie do domu. Bo to wymaga naprawdę takiego zgłębiania i kontaktu z Bogiem. Bo wiecie, ja jutro będę mówił w kazaniu o drugim zwiedzeniu. Nie chcę uprzedzać pewnych informacji, które jutro będą. Będę mówił o zwiedzeniu. Dzisiaj powiem tylko jedno słowo, ktoś słuchając tego, żeby wiedział. Drugie zwiedzenie to zwiedzenie przy pomocy Biblii. Przy pomocy Biblii. I diabeł przy pomocy Biblii ludzi zwodzi. Może was to dziwi, ale tak jest. Drugie zwiedzenie to jest przy pomocy Biblii. Więc widzicie, moi kochani, Pan Jezus wiedział, kim jest Ojciec, wiedział, kim On jest i wiedział, kim jest Duch. On wiedział i nam tylko rąbek uchylił, maleńki rąbek, kiedy powiedział: ja prosić będę Ojca o innego Pocieszyciela, allos parakletos. Ważną rzeczą jest to słowo w języku greckim, ale widzę, że brat chce coś powiedzieć. Tak. Bardzo piękne te słowa. A jeszcze ja zastanawiam, czy jest coś w tym niezwykłego? Czy Bóg coś niezwykłego nie robi? Bo jeśli Bóg stworzył prawo, które człowiek z trudem może zachować, a właściwie nie może zachować, to Bóg się potem czuje jakby odpowiedzialny za to stworzenie tego prawa i za to, że ten człowiek upada. To tak jak ja bym swojego synowi narzucił jakieś bardzo surowe rygory i wiedział, i on by niestety nie sprostał tym moim Aha, dziękuję bardzo. Ujmując krótko, błąd w założeniu. A wiecie, gdy zrobi się błąd w założeniu, znów odwołam się do matematyki. Jeżeli ja popełnię błąd we wzorze, potem wszystkie działania mogą być bezbłędnie prawidłowe. A jaki jest wynik? Dlaczego? Przecież wszystkie działania zrobiłem prawidłowo. Błąd w założeniu. Widzicie, kochani, diabłu udało się przekonać ludzi, że Bóg dał prawa, które jego stworzenie nie jest w stanie przestrzegać, a przynajmniej jest zbyt trudne. Wierząc temu objawieniu, aczkolwiek jest to pytanie, dygresja, wierząc temu objawieniu, znajdujemy w Księdze Mojżeszowej informację.
To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić, któż nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi, nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Nie jest ono też za morzem, aby trzeba było mówić, któż nam się przeprawi za morze, do nas je sprowadzi, nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, obyś je czynił. A zatem postawienie zarzutu, że Pan Bóg daje niemożliwe prawo, to jest powszechne. To jest powszechny zarzut w chrześcijaństwie i dlatego między innymi protestanckie chrześcijaństwo poszło w tym kierunku, że Pan Jezus zmienił, jak gdyby zniżył pewne rzeczy, odwołał przykazania, bo były niemożliwe do wykonania. No dokładnie tak, ale to jest inny powód, z powodu grzechu, z powodu grzechu. Myślę, to jest interesujący problem, ale chciałbym wrócić do tego poznania Boga. Elohim, czyli życie wieczne zależy od poznania Elohim. Elohim. I kochani, i teraz uderzamy w tradycyjne pojęcie Ojca, Boga Ojca. Bo chociaż powiedziałem, dla naszego zrozumienia, przybliżenia, Pan Jezus używa terminologii rodzinnej, to na dobrą sprawę z jednej strony ta terminologia nam przybliża zrozumienie Boga, ale z drugiej strony strasznie komplikuje. Bo wiele rzeczy w terminologii rodzinnej nie mają żadnego zastosowania do zrozumienia istoty bóstwa, istoty boskości. Istoty boskości. I teraz, gdy mówimy Ojcem naszym, to pierwsze skojarzenie, jakie mamy tradycyjne, mówimy o Bogu Ojcu, ale Izajasz, mówiąc o Ojcu, powiedział, zapisał takie słowa. 63 rozdział Izajasza i tam werset 15 przeczytamy. Spójrz z nieba i popatrz ze swojego świętego, wspaniałego przybytku. Gdzież jest twoja żarliwość i twoja moc? Nawał twoich uczuć i twojego miłosierdzia. Nie stój na uboczu. Ty wszak jesteś ojcem naszym, gdyż Abraham nas nie zna, Izrael nie uznaje. Ty, Panie, Ty, Jahwe, jesteś naszym ojcem i naszym odkupicielem. Moi drodzy, nasz Stwórca jest naszym Ojcem i jest naszym Odkupicielem. I tu jest kolejna rzecz niepojęta, wobec której skłaniam głowę w pokorze. Tak mówi Izajasz i ja tak wierzę. I ja tak wierzę. I dlatego powiedziałem, a tych słów czy tych tekstów, tych zdań przeczytać moglibyśmy setki, w których Bóg się przedstawia. A skonfrontować chcę jeszcze jeden fragment proroctwa Izajasza i Ewangelii Jana. Mianowicie 52 rozdział Izajasza. Mianowicie 52 i od wersetu 3. Od wersetu 3. Bo tak mówi Pan, Jahwe, Pan. Za darmo zostaliście sprzedani, to też bez pieniędzy będziecie wykupieni. Bo tak mówi Wszechmocny Pan. Mój lud wstąpił niegdyś do Egiptu, aby tam przebywać jako obcy przybysz. Potem Asyryjczycy gnębili go bez powodu. Lecz teraz co mam robić? Mówi Pan. Gdyż mój lud został niezasłużenie zabrany, jego tyrani chełpią się, mówi Pan, a moje imię ustawicznie jest lżone dzień po dniu. Dlatego mój lud pozna moje imię.
Dlatego mój lud pozna moje imię i zrozumie w owym dniu, że to ja jestem, który mówi, oto jestem. Kochani, w tym tekście słowo jestem to nie jest tylko zgłoszenie obecności. Bo dla nas w potocznym języku jestem to mówi się obecny inaczej, prawda? Jestem. Ale słowo jestem, niezależnie od jego znaczenia takiego bardzo prozaicznego, jest imieniem Jahwe. Jestem. Mój lud pozna moje imię i zrozumie, że to ja jestem, który mówi, oto jestem. I teraz otwórzmy Ewangelię Jana. Jest taki ulubiony mój fragment. Pośród wielu ulubionych, wiecie, ja będę przy wielu fragmentach mówił, że to mój ulubiony. A tak na dobrą sprawę to cała ta Biblia i wszystkie jej stronice są ulubione. Rozdział 8 od 21 wersetu. Znów Pan Jezus mówi o śmierci. I słuchacze ni w ząb nie rozumieli, co On mówi o śmierci, bo oni wiedzieli, że Mesjasz jest wieczny. Więc jeśli Ty jesteś Mesjaszem, to o jakiej Ty śmierci mówisz? Tu pytanie bardzo istotne, czy Bóg zmarł na krzyżu? To jest bardzo istotne pytanie. Ale od 21. I rzekł znowu do nich, ja odchodzę, a wy mnie szukać będziecie i w grzechu swoim pomrzecie. Dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc Żydzi, czyżby chciał sobie życie odebrać, że mówi, dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie? I rzekł do nich. Wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Wtedy pytali go, kimże ty jesteś? Jezus odpowiedział im, po co ja w ogóle do was mówię? Wiecie, Pan Jezus się tu zachował super. On im tyle razy mówił, tyle razy tłumaczył, a do nich to wciąż nie docierało i wciąż pytali, a kimże ty jesteś? To w końcu Pan Jezus, a po co ja w ogóle do was mówię? Tak? No chciałbym znać ten przekręt. Bracie kochany, nie. Ten werset właśnie jest bardzo poprzekręcany. Ja bym proponował przeczytać wersję gdańską. Tak, proszę bardzo. Rozdział 8 Ewangelii Jana, werset 24 i 25. Bardzo proszę, ja przeczytam. Ewangelia Jana, rozdział 8, w przekładzie Biblii Gdańskiej. Werset 24-25. Przetom ci wam powiedział, iż pomrzecie w grzechach swoich, bo jeśli nie wierzycie, że jam jest, pomrzecie w grzechach swoich. Wtedy mu rzekli, którześ ty jest? I rzekł im Jezus, to, co wam z początku powiedziałem. Wieleć wam o was mówić i sądzić, ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy, a ja sam od niego, a ja co od niego słyszał, to mówię na świecie. Ewangelii, początek działalności Jezusa. Proszę przeczytać pierwszy list Jana,
Ale który, gdzie słowo na początku zostało wymazane? To jest przykazanie, które głosiłem wam na początku. Tak. A to jest to logos, które mówiłem wam od początku. Czyli to logos, to ta mowa Boża, to nie jest, żeby słowo było Bogiem. Tylko chodzi o tą mowę, którą Jezus głosił, to nawoływanie do Boga. I to jest to, Jezus powiedział, że to jest to logos, które głosiłem wam od początku. Na początku było słowo, a ono słowo było u Boga, a Bogiem było ono słowo. Proszę bardzo, pierwszy list Jana 2:7. W Biblii Warszawskiej to słowo na początku również jest. Pierwszy list Jana 2:7, tak? Już czytam. Jak kluczanie specjalnie usuwają słowa, które są bardzo istotne. Bracia, nie nowe przykazanie wam piszę, ale przykazanie stare, które mieliście od początku. A to stare przykazanie jest ono słowo, któreście słyszeli od początku. Tak. I to ten drugi przypadek od początku w Biblii Warszawskiej jest wymazany. Proszę porównać Biblię Warszawską. Bracie kochany, przykazanie, które mieliście od początku i Ewangelia Jana. Tak, bracie kochany, proszę cię, słowo, ja wiem, że przekłady i trudności z przekładami Pisma Świętego występują, ja o nich mówiłem i na nie zwracam uwagę, lecz jeśli mówimy o początku, to jest mowa o początku stworzenia, bo Jan rozpoczyna Ewangelię i mówi o początku stworzenia i dlatego mówi, że w nim zaistniało wszystko, co istniało i nie mówi tu o początku głoszenia Ewangelii, lecz o początku stworzenia. Cały kontekst tego dowodzi. Zatem stwierdzenie, że coś zostało sfałszowane, to musi być, wiesz, udowodnione, bracie. Ja znam wiele stwierdzeń, którzy mówią, że zostało to zniekształcone, udowadniają, że zostało zniekształcone pewne fragmenty. Ja wiem, że niektóre fragmenty są zniekształcone i nie przeczę. W przekładach one są i ja na nie również proszę zwracam. Bardzo. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku. A tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. No i to, które słyszeliście od początku. I te słowa, ten drugi przypadek od początku jest wymazany. O tym mówię. Że to jest kompletnie wymazane. Ale jaką to, co to zmienia w treści? Zobaczmy na pierwszy list Jana 1:1. Co było od początku? Co słyszeliśmy? Co oczami naszymi widzieliśmy? Na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały? O logos życia. Czyli jeżeli to by była mowa o początku stworzenia świata, to apostołowie nie byli na początku stworzenia świata. Niemniej jednak to jest mowa o logos życia, co widzieli, dotykali i słyszeli. I tu jest mowa o działalności Jezusa, a nie mowa o stworzeniu świata. Ale ja czytałem z Ewangelii Jana pierwszy rozdział, pierwszy werset. Nie
Dziękuję bardzo za tą uwagę. Bracie kochany, z pełnym szacunkiem, wiesz, do ciebie i do tego, co mówisz, ale to nie jest potwierdzony dowód sfałszowania tekstu. Akurat Biblia w tym tekście, przekłady w tym tekście nie są sfałszowane. Są takie fragmenty, gdzie Biblia jest sfałszowana, przekłady, chociażby Objawienie 13, rozdział, werset 8, gdzie są przestawione pewne rzeczy. Natomiast są różnice w przekładach, ale te fragmenty, o których tutaj mówimy, one nie są absolutnie zniekształcone. I Ewangelia Jana, bo ja mówię o Ewangelii Jana, gdy Jan mówi o na początku było słowo i gdy mówi o tym początku, to nie mam cienia wątpliwości, że tu chodzi o początek, w którym zaistniało wszystko. I dlatego te słowa z Ewangelii Jana nie wymagają komentarza. Wracam w tej chwili jeszcze uwagą do historii Starego Testamentu, bowiem gdy mówimy o Bogu w Starym Testamencie, to ja chcę zwrócić uwagę na takie dwa fakty. Z Księgi Samuela, nie, przepraszam, to będzie chyba z Księgi Sędziów, i tam rozdział 13, jest historia, zapowiedź narodzenia Samsona. I ta historia jest niezmiernie interesująca. Zachęcam do jej przeczytania w całości. Nie będę jej czytał w całości ze względu na czas, ale zwracam uwagę na fakt, że żona Manoacha spotkała się z aniołem Jahwe. I ona przyszła i powiedziała mężowi o tym, że mąż Boży przyszedł, był niesamowity jego wyraz. Zapytała go, skąd jest. On nie odpowiedział, ani nie oznajmił swojego imienia, tylko objawił jej, poczniesz, porodzisz syna. Tam dał pewne przepisy dotyczące wychowania. Wtedy modlił się Manoach do Pana tymi słowy. O Panie mój, niechże ten mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie jeszcze raz do nas i niech nas pouczy, co mamy czynić. I wysłuchał Bóg głosu Manoacha i anioł jeszcze raz przyszedł do kobiety. Ona przebywała na polu. Pobiegła więc do męża, oznajmiła, że ukazał się jej ten mąż. Manoach wstał, poszedł z żoną swoją i rzekł do tego męża, tak, tu już czytam od 11 wersetu. Czy ty jesteś tym mężem, który rozmawiał z moją żoną? A on rzekł, tak, jestem. I rzekł Manoach, gdy się więc spełni twoje słowo, to jaki ma być sposób życia tego chłopca? Anioł Jahwe, w tekście oryginalnym, anioł Jahwe odpowiedział Manoachowi, niech się kobieta wystrzega wszystkiego tego, o czym jej powiedziałem. Niczego, co pochodzi z winorośli, niechaj nie je i tak dalej jest, przekazuje od wersetu 15. Wtedy rzekł Manoach do anioła Jahwe. Chcielibyśmy cię zatrzymać i przyrządzić ci koźlątko. A anioł Jahwe odpowiedział Manoachowi, choćbyś mnie zatrzymywał, nie będę jadł twojej potrawy, lecz jeśli chcesz ją przyrządzić, to złóż ją, Jahwe, jako całopalenie. Manoach nie wiedział bowiem, że to jest anioł Jahwe. Pewien paradoks. Anioł, czego Manoach nie wiedział, kto to był? Anioł Jahwe rzekł do niego, przepraszam, potem rzekł Manoach do anioła, jakie jest twoje imię, abyśmy mogli cię uczcić, gdy spełnią się twoje słowa. Anioł Jahwe rzekł do niego, czemu się pytasz o moje imię? Ono jest dziwne, w przekładzie angielskim ponad zrozumienie.
Wtedy Manoach wziął koźlątko, ofiarę z pokarmów, złożył je na skalę Jahwe temu, który czyni dziwne rzeczy, a Manoach i jego żona widzieli, że gdy płomień buchnął nad ołtarza ku niebu, także anioł Jahwe wzniósł się w płomieniu ołtarzowym w górę. Toteż Manoach i jego żona, widząc to, upadli na swoje twarze na ziemię. I nie ukazywał się już anioł Jahwe Manoachowi i jego żonie. Wtedy też poznał Manoach, że to był anioł Jahwe. I rzekł Manoach do swojej żony, na pewno pomrzemy, gdyż oglądaliśmy Boga. Słowo anioł, i dlaczego o tym wspominam, słowo anioł, oprócz znaczenia istot stworzonych przez Boga, usługujących między innymi ludziom do zbawienia, jest terminem funkcyjnym, który oznacza posłaniec, posłańca. I słowo anioł odnosi się też do ludzi. Między innymi Jan Chrzciciel został nazwany aniołem przygotowującym drogę Jahwe, zgodnie z zapowiedzią proroka Izajasza. Oto posyłam anioła mego, aby przygotował drogę Jahwe. I on przyszedł i przygotował drogę. Tylko nie poznano tego, komu on przygotowywał drogę. Ale do czego zmierzam? Do tego, że w języku polskim słowo tłumaczone jako Pan, zastępowane, jest odmieniane i ja celowo nie czytałem słowa polskiego, gdzie wszędzie jest słowo anioł pański. Anioł pański. Bo ten przekład, ten zwrot sugeruje jednoznacznie, że to był ktoś wysłany przez Pana. Natomiast anioł Jahwe to jest Jahwe osobiście jako wysłannik, jako anioł. On osobiście przyjmuje postać, w której może rozmawiać z człowiekiem. Czy to jedyny przykład? Z pewnością nie. Ja wspominałem o Abrahamie i proszę, przemyślcie tą rzecz. Ja wam tylko podpowiem pewne sprawy do przemyślenia. 18 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej sprawozdaje spotkanie Abrahama. Bardzo dziwne spotkanie. Potem ukazał się mu Jahwe w Dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu. Ukazał mu się. Pytanie, czy to był sen, czy to była rzeczywistość. Dalsza historia przekona nas, że to była rzeczywistość, bowiem on ugościł, przygotował jedzenie. Ugościł. A więc był to Jahwe, który ukazał się, a podniósłszy oczy swoje, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzał trzech mężów, a miał widzenie Jahwe. Ciekawe. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie, pokłoniwszy się do ziemi, rzekł: Panie, Jahwe, jeślim znalazł łaskę w Twoich oczach, nie omijaj, proszę, sługi mego. Przy stworzeniu mieliśmy łączenie liczby pojedynczej i mnogiej, wspominałem. Ale wiecie, Abrahamowi ukazuje się Jahwe, Abraham widzi trzech, wychodzi na spotkanie i mówi do jednego. A jak się czuje tych dwóch pozostałych? Ja raz w życiu byłem w takiej sytuacji rzeczywistej, kiedy odwiedzaliśmy pewien dom, pewne problemy mieliśmy do rozwiązania i było nas trzy osoby, które szły w odwiedziny do tego domu. Tam chodziło też o rozwiązywanie pewnych problemów. Gospodarz otworzył drzwi i mówi, ty możesz wejść, ale ci nie. Wiecie, jak się głupio czułem? Jak teraz postąpić?
Jak teraz postąpić? Dziwna rzecz, że Abraham zwraca się w liczbie pojedynczej. Może Mojżesz popełnił błąd i tak źle zapisał, być może. Rzekł. I teraz dalej mówi, i dalej mówi w liczbie mnogiej. Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi wasze i potem odpocznijcie pod drzewem. Przyniosę też kawałek chleba, abyście się posilili, wszak po to wstąpiliście do sługi waszego. Ciekawe. Godne przemyślenia, moi drodzy. Potem możecie pójść dalej. Wtedy oni rzekli: uczyń tak, jak powiedziałeś. Dalej nie będę czytał całego fragmentu. Znamy tą rozmowę i obietnicę o narodzinach potomka. I od wersetu 16 czytamy: potem wyruszyli stamtąd owi mężowie, skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić. A Pan mówił: czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? I dalej jest rozmowa, o której wspomniałem, i w wersecie 25 jest to najistotniejsze oświadczenie. Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, abyś miał uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? I rzekł Pan, Jahwe: jeśli znajdę w mieście Sodomie 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu ze względu na nich. Kto to mógł powiedzieć? Nie mam wątpliwości, że mógł to powiedzieć tylko ten, kto może przebaczać, a przebaczać może tylko Najwyższy. Nie mam wątpliwości, że to mówi sędzia całej ziemi, a sędzią całej ziemi jest Jahwe Bóg. On może podejmować decyzję, zniszczyć Sodomę czy ocalić. Ale teraz 19 rozdział. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy ich Lot ujrzał, powstał, by wejść na ich spotkanie i pokłonił się aż do ziemi, rzekł: proszę, panowie moi, wstąpcie do domu sługi swego. I również ta gościna tutaj opisana jest. Ale teraz proszę zwrócić uwagę od wersetu 17. A gdy ich wyprowadzili, całą rodzinę, poza miasto, rzekł jeden: ratuj się, bo chodzi o życie twoje, nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu, uchodź w góry, abyś nie zginął. A Lot rzekł do nich: nie, panie, nie, Jahwe. Oto sługa twój znalazł przychylność w oczach twoich. Zaraz, jak przecież było dwóch, a on mówi w liczbie pojedynczej. To znów jednego lekceważy? Godne uwagi, godne zastanowienia. Oto sługa twój. Nikt z ludzi nie uważał się za sługę anioła. Sługa twój. Znalazł przychylność w oczach twoich, okazałeś wielką łaskę wobec mnie, zachowując mnie przy życiu, lecz ja nie zdążę ujść w góry, zanim mnie nie dosięgnie nieszczęście i umrę. Oto jest miasto w pobliżu, do którego mogę uciec. Jest ono małe, pozwól mi, proszę, tam uciekać, choć jest ono małe, w nim ocalę życie. I rzekł do niego: oto i w tej sprawie biorę wzgląd na ciebie, nie zniszczę tego miasta, o którym mówiłeś. Kto może podejmować decyzję zniszczyć lub nie zniszczyć? Lojalny sługa wykonuje lojalnie polecenie tego, który go wysyła. Nie zmienia decyzji, ewentualnie pyta, czy ten, który go wysłał z misją, zaakceptuje zmianę decyzji. Jest tutaj ktoś, kto podejmuje decyzję i kto zmienia decyzję. To zmienia decyzję, bo to miasto miało być zniszczone razem z Sodomą i Gomorą. Sprawozdanie biblijne mówi, że to miasto zostało ocalone, mimo wcześniejszego planu objęcia go również zniszczeniem. Kto może podejmować decyzję? Moi drodzy, dlaczego do Abrahama przyszło trzech, a nie jeden, ani dwóch, ani pięciu?
ani siedmiu, tylko trzech. Możemy powiedzieć, to przypadek. Oczywiście, że można w ten sposób powiedzieć. Ale ja w Biblii nie uznaję przypadków, moi drodzy. Nie uznaję przypadków. Tym bardziej, że pod natchnieniem autor pisze, że objawił się Abrahamowi Jahwe. I Abraham zobaczył trzech. A zatem zwracając uwagę na zrozumienie Starego Testamentu, dlatego tak mocno podkreślam, że Boga możemy zrozumieć tylko czytając Stary Testament. Jeśli by tak nie było, to pierwsi chrześcijanie przynajmniej przez 300 wieków byli w gorszej sytuacji, w trudniejszej sytuacji, bo nie mieli Nowego Testamentu i oni nie mogli wiedzieć tego, co my wiemy. A tymczasem oni byli w lepszej sytuacji, bo oni rozumieli Stary Testament, a my dzisiaj chcemy tłumaczyć Nowym Testamentem, nie znając Starego. I my Nowym Testamentem chcemy bronić teologii, nie znając fundamentu, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Apostołów i proroków. A apostołowie na czym budowali? Na proroctwach. Począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkie pisma tłumaczono im, co o Jezusie było napisane. Przepraszam, dopytam się o twoją opinię, bo tak jak światło ma te trzy kolory, tak. Jasność ma te trzy kolory, ja wracam do tego pytania, które postawiłeś, gdy się odejmie jedną część tego światła, czy to ciągle będzie, to wtedy nie będzie jasność. No nie będzie jasność. Wracam do tego pytania, które postawiłeś, co się działo z Panem Jezusem na krzyżu. Nie wiem. Jest to jedno z pytań, które nie wiem. Apostoł Paweł też tego nie wiedział i dlatego nazwał to tajemnicą. Pierwszy list do Tymoteusza i tu nawet z Biblii Gdańskiej powołam się właśnie, bo w tym przekładzie jest usunięte słowo Bóg, a w Biblii Gdańskiej jest wielka, bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Bóg, który objawił się w ciele. Proszę przeczytaj, bracie, w Biblii Gdańskiej i nie ignoruj pewnych rzeczy tak, jak to czynisz. Bóg, który objawił się w ciele. Proszę. Ja każdy przekład uznaję, bracie. Każdy przekład uznaję i zwracam uwagę, że student Pisma Świętego powinien porównywać wszystkie możliwe i dostępne dla siebie przekłady. I tak to czynię. Dobrze, wracam. Bracie kochany, więc powołuję się na Biblię Gdańską i werset 3 rozdziału listu do Tymoteusza mówi, bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica, bracie kochany, ja jestem tutaj mówcą i pozwól mi, wiesz, jednak dysponować tym czasem, bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. W tym przekładzie jest użyte słowo zaimkowe ten, który objawił się. W Biblii Gdańskiej jest użyte słowo Bóg objawił się w ciele. Został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Bóg objawił się w ciele. I dlatego ten przekład też w niektórych miejscach zmienia pewne sprawy, o czym wiemy, nie ukrywam tego. Dlatego powołując się na Biblię Gdańską, ten list do Tymoteusza objawia informację, że jest to tajemnica pobożności. Bóg objawił się w ciele, a na krzyżu, jeśli zaistniała śmierć, to powstaje ten problem logiki, czy nieśmiertelny może ponieść śmierć. I tutaj w tym momencie ja skłaniam głowę i odpowiadam nie wiem. Nie czuję się kompetentny odpowiadać za tłumaczy,
To jest zasadnicze. I nie dlatego, że uciekam od pytania, ale gwoli uczciwości, ponieważ tłumacze są suwerennymi autorami swoich tłumaczeń i podejmują pewne dzieła. Ja powiem, że często spotykam się z innym pytaniem, też kłopotliwym, dlaczego Pan Bóg, skoro czuwał i czuwa nad Pismem Świętym, pozwala, że takie różnice w przekładach zachodzą. Na to pytanie znam częściową odpowiedź. Kiedy rozmawiałem z jednym z moich przyjaciół, lingwistów, też uczestników Komisji Tłumaczeń Pisma Świętego, i on mi szeroko to opowiedział, ujmując to tak w takim skondensowanym skrócie, powiedział w ten sposób, że każdy język ma słowa wieloznaczne i w związku z tym wieloznaczne słowa w języku jednym tłumaczone na wieloznaczne słowa w języku innym są wieloznaczne do kwadratu. I ja powiem jeden prosty przykład, być może w jakimś tam sensie on troszeczkę uzewnętrzni. Proszę mi powiedzieć, kiedy w języku angielskim słowo you znaczy ty, a kiedy znaczy wy? No, jeśli ktoś jest tak mądry, żeby powiedzieć kiedy, tak? Proszę? Aha, no więc. Więc dlatego widzicie te problemy z tłumaczeniami, ci, którzy parają się w jakimś stopniu tłumaczeniem czegoś na jakiś drugi język, wiedzą, że są to problemy. Dlatego ja uważam, że problemy w przekładach wynikają z dwóch powodów. Po pierwsze, obiektywny powód to są trudności lingwistyczno-gramatyczne, słownikowe, a drugie, wynikają one z subiektywnych nieraz spraw tłumaczy, którzy tłumaczą tak, jak oni uważają za stosowne. I moja odpowiedź, dlaczego Bóg na to pozwala i dopuszcza, jest taka, jak powiedziałem wcześniej, Biblia jest księgą dla poszukiwania prawdy. Natomiast i Bóg czuwał nad oryginałami, nad rękopisami języków oryginalnych. Dlatego te kopie, które my dzisiaj mamy, powtarzam za głosem specjalistów, są wierne tekstom starożytnym w 98%. Natomiast nieznaczne są dopiski marginesowe w niektórych fragmentach, które stanowią czasami właśnie ten pyłek w oku, prawda, wielu czytelników, które jednak nie są problemem na tyle zagrażającym zrozumieniu Biblii, zrozumieniu treści, zrozumieniu Ewangelii, poznaniu Boga. Ja jeszcze nie dokończyłem, bo tak rozdrobniliśmy się odnośnie tego tronu Boga i baranka. W związku z tym, że ja rozumiem i dzielę się tym zrozumieniem, że słowo Bóg zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie to Elohim, w związku z tym z Izajaszu, co czytaliśmy tydzień temu w tym 48 rozdziale, oto teraz Wszechmogący mój Pan posłał mnie i Jego Duch. Księga Zachariasza mówi o Radzie Pokoju. Nowy Testament mówi o planie zbawienia zawartym przed wiekami dawnymi, prawda, o Baranku Bożym, który został zabity niejako już przed założeniem świata. Więc problem wcielenia, właśnie przyjęcia ciała przez Boga jest przez Pawła nazwane tajemnicą. Zatem ja wiem, że my możemy słowem tajemnica ukrywać wiele rzeczy i nadużywać, ale tam, gdzie Biblia mówi o tajemnicy, szanuję tą tajemnicę. I tak jak dla mnie tajemnicą jest
istnienie Boga, jak dla mnie tajemnicą jest wszechobecność Boga, że Bóg nie jest zajęty i nie trzeba w kolejce do Niego ustawiać się i Bóg nie mówi poczekaj, bo teraz jeszcze jestem umówiony z 50 miliardami istnień, tam na koniec kolejki idź. Do Boga nie potrzeba się ustawiać w kolejce. To jest dla mnie niepojęte. Cudowna jest ta wiedza, jak autor jednego z psalmów mówił. Dlatego tron Elohim jest tronem tego Boga, który jest objawiony w Starym Testamencie. A Jezus Chrystus jest pewnym ewenementem, który dla Żydów jest zgorszeniem, dla Greków jest głupstwem, dlatego że jest istotą w jednej postaci zawierającą dwie natury. Pełnię boskości i pełnię człowieczeństwa. Dla Żydów to było nie do przełknięcia i dla wielu ludzi do dzisiaj jest to nie do przełknięcia. Dla Żydów było to, dla Greków było to śmieszne, bo to jest nielogiczne. Logiczne było, gdyby była to tak zwana półboska postać, pół Bóg, pół człowiek, prawda? Więc pół dodać pół jest cały, a tu w tym momencie dwie postacie, prawda? Pełnia boskości i pełnia człowieczeństwa i jedna postać. No to jest ani niematematyczne, ani nielogiczne. I dlatego Grecy mówili, to jest głupstwo. Ale Paweł powiedział, a my zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. I jak to tam było? Tam jeszcze jest list do Koryntian. Muszę to przytoczyć. Pierwszy list do Koryntian, rozdział drugi. Lecz my... Tak, natomiast dla powołanych Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Te dwa elementy. Mocą Bożą i mądrością Bożą. Chrystus jest mocą. Wiecie, niektórzy mówią, że Duch Święty jest mocą. Przy czym takiego tekstu nie ma. Ale Chrystus przez Pawła został nazwany mocą Bożą. Chrystus jest mocą Bożą, nazwany. Jakoś przez to nie traci swojej osobowości, że jest tak nazwany. Że jest nazwany mocą Bożą i nazwany mądrością Bożą, prawda? Nie traci swojej osobowości. Mam jeszcze dwa pytania i będziemy kończyć krótko, do tego się ustosunkować. Czy małżeństwo White'ów miało ten sam pogląd o Trójcy? Tak, definitywnie tak, chociaż w okresie czasu były wielkie tarcia, wielkie nieporozumienia. Wśród pionierów ruchu adwentowego były zdania podzielone, ale dzisiaj, zresztą jest to historia niezbyt odległa, są dokumenty pisemne, które niestety niektórzy również odrzucają lub nawet twierdzą, że są sfałszowane. Proszę. Dziękuję bardzo. Kolejne. Istnieje tylko jeden Bóg Ojciec. Czy Pan Bóg jest spółką albo spółdzielnią? To jest troszkę ironiczne pytanie. Czuję w nim trochę ironii, ponieważ mówiłem o tym, że światło białe, które jest wiązką trzech różnych kolorów, ani nie jest spółką, ani nie jest spółdzielnią. Dzisiaj jeszcze ktoś, jeden z braci, powiedział, że w przyrodzie jest jeszcze jeden przykład, że woda, najpowszechniejszy związek chemiczny, również ma trzy stany skupienia. Trzy stany skupienia. I to jest też pewien przykład, ale to są tylko przykłady. Bóg jest ponad tym wszystkim i ja chcę szanować to, co powiedział Pan Jezus. Ja prosić będę Ojca o innego Pocieszyciela i powiedział, kogo, który będzie wśród was
i będzie was nauczał, i będzie was prowadził, i będzie was oświetlał. I teraz kolejne pytanie, co to jest grzech przeciwko Chrystusowi, a co to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Właśnie definicja pojęcia grzech jest rzeczą bardzo istotną i tu jest kolejna taka takie przeciwieństwo, dlatego że Pan Jezus mówi, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie przebaczony, a Jan w pierwszym rozdziale swojego listu w wersecie 9 mówi, jeśli wyznajemy grzechy, wierny jest Bóg, sprawiedliwy, odpuści nam wszystkie grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. No a zaraz Janie, przecież Pan Jezus powiedział, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie przebaczony, no to kto ma rację? Ty masz rację, który mówisz, że wszystko będzie przebaczone, czy Pan Jezus? Wiecie, tu znów moglibyśmy pójść tą myślą konfrontacji Biblii i mnie się bardziej podoba Jan, niżeli Pan Jezus, więc nie zgadzam się z Panem Jezusem. Ja się wcale nierzadko spotykam z ludźmi, którzy jawnie, otwarcie mówią, ja się z Panem Jezusem nie zgadzam, w tym się nie zgadzam. Między innymi nie zgadzam się, że ktoś cię uderzy w policzek, nadstaw mu drugi. Mówię, z tym się nie zgadzam absolutnie. Masz prawo. Ja wcale nie oczekuję, że każdy zgodzi się z tym, co ja mówię. Ale skoro Pan Jezus rozróżnił i powiedział, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu będzie nieprzebaczony, to Jan jako wierny i lojalny uczeń nie mógł uczyć czegoś innego. W związku z tym, jak rozumiem to słowo, co jest tym mostem, który łączy? Otóż Pan Jezus powiedział, że Duch Święty czy Duch Prawdy, gdy przyjdzie, to jego zadanie pośród wielu punktów, wiecie, to jest tak, jak dzisiaj ktoś zatrudniający się w zakładzie pracy oczekuje listy, tak zwany zakres obowiązków, prawda, co będzie robił. Duch Święty też w Piśmie Świętym jest zakres jego obowiązków i tam pośród wielu są trzy takie bardzo piękne. Przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Wiecie, co Szczepan powiedział tuż przed swoją śmiercią, gdy wypowiedział piękne kazanie i ludzie wrzeli z nienawiści przeciwko niemu? Dzieje apostolskie, 7 rozdział. Wy, tak jak i ojcowie wasi, zawsze sprzeciwiacie się Duchowi... Komu? Duchowi Świętemu. Dlaczego nie powiedział sprzeciwiacie się Bogu? Tylko powiedział sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. A Piotr do Ananiasza powiedział, kogo okłamałeś? Ducha Świętego, nie ludzi. Moi drodzy, i teraz zauważcie, skoro Duch Święty, inaczej, żeby Pan Bóg mógł przebaczyć grzech, każdy jeden, to jest jeden warunek. Człowiek musi przyjść i wyznać Panu Bogu grzech. Ale żeby mógł wyznać grzech, to musi być przekonany, że to jest grzech. Jeśli ktoś cudzołóstwa nie nazywa grzechem, to nie będzie go wyznawał. Jeśli ktoś kłamstwa nie nazywa grzechem, to nie będzie go wyznawał. Normalna rzecz, wszyscy kłamią. A zatem, jeśli teraz Duch Święty przekonuje człowieka o grzechu i człowiek da się przekonać o grzechu, to wtedy stawia pytanie, co ja mam zrobić? Ano, uwierz w Pana Jezusa, przyjdź do Niego i On odpuści Ci każdy grzech. Ale teraz, moi drodzy, jeżeli człowiek nie daje się przekonać Duchowi Świętemu, czyli sprzeciwia się Duchowi Świętemu, to czy on przyjdzie do Pana Boga i powie przepraszam? Czy powie wybacz? No i czy Pan Bóg przebaczy taki grzech? Dlatego, kochani, podstawowym takim problemem jest to, że wielu mówiąc grzech, ma na myśli pierwszą odpowiedź jako zły czyn. Ale grzech, kochani, w tym momencie, kiedy Pan Jezus mówił, że Duch Święty przyjdzie i przekona świat o grzechu, to nie powiedział o grzechu w sensie złego czynu, tylko powiedział o grzechu, iż nie uwierzyli we mnie. Czyli grzech jako brak wiary, jako brak zaufania, grzech jako postawa buntu. A zatem nieprzebaczony grzech, czyli grzech przeciwko Duchowi Świętemu, to jest sprzeciw przeciwko Duchowi Świętemu. List do Hebrajczyków też ten problem porusza, gdy tam jest ten fragment, nie wiem, czy go tak szybko znajdę, ale tak, jest. 10 rozdział.
10 rozdział, gdzie apostoł Paweł mówi, że jeśli otrzymawszy poznanie prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia. Kto łamie zakon Mojżesza, poniesie śmierć. O ileż stroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał, zbezcześcił krew przymierza, którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. I znieważył. A więc to, co Szczepan powiedział do tych swoich oprawców. Wy, jak i ojcowie wasi, zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Tak rozumiem grzech nieprzebaczony czy nieprzebaczalny. Trwanie w uporze, zatwardziałość serca, sprzeciwianie się i nie poddanie się, nie przekonanie o tym, o czym przekonuje Duch Święty. Jeżeli Duch Święty jest osobą, to jakiego ducha ma osoba Ojca, jakiego ducha ma osoba Syna? Zwracam uwagę na wieloznaczność słowa, kochani. To o tym mówiłem w sobotę, powtórzę. Jeżeli używamy nawet w języku polskim, taki kolokwialny przykład, jeżeli mówię słowo zamek, to czy wiecie, o czym myślę w tej chwili? Konia z rzędem, kto zgadnie, o czym myślę, a jest to 1 na 5 trafień, bo przynajmniej ja znam 5 różnych znaczeń słowa zamek. I dopiero od kontekstu będzie to zależało. Słowo ruach hebrajskie ma 11 znaczeń w języku polskim. I te 11 znaczeń dzielą się na 2 grupy. Na grupę znaczeń bezosobowych, czyli energia, wpływ, natchnienie, idea, i na drugą część cech osobowych, posiadających intelekt, działanie, zrozumienie, wolę, podejmowanie decyzji, emocje, uczucia można obrazić, zasmucić, prawda, poddać się czy sprzeciwić się i tak dalej. Zatem proszę odróżnić, gdy jest mowa o duchu, który został tchnięty w nozdrza ukształtowanego człowieka, to jest zupełnie coś innego, niżeli zdanie, które czytałem: Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Najwyższego ożywiło mnie. I w związku z tym to pojęcie duch w znaczeniu człowieka jest pojęciem cechy. Jeżeli nawet powołując się na słowa apostoła Pawła, który mówi: ciałem jestem tu, a duchem jestem z wami, to jeżeli mój duch, czy moim duchem jestem teraz z moją rodziną w Polsce, to tam mój duch nie przemawia do nich. To tylko daje pewne poczucie, że ja myślę i oni wiedzą, że ja myślę o nich. Ale w Piśmie Świętym jest mowa, że duch przemawia, że duch poucza. Więc myśl, którą określa się i to pojęcie bezosobowe, ta więź intelektualna, nie ulega wątpliwości, że to są różne pojęcia. I Bóg również ma myśl, aczkolwiek proszę zauważyć tu pewien też dylemat, że Bóg jest w swej wszechobecności wszędzie obecny. I to ten dylemat, który powiedziałem na początku. Dlaczego modlimy się: Ojcze nasz, który jesteś w niebie? To są sprawy również trudne i ważne do rozczytania. A zatem, gdy jest mowa, że duch bada wszystko, nawet głębokości Boże, bo któż wie, co jest w człowieku, jeśli nie duch, który jest w nim, no to bylibyśmy bardzo bliscy koncepcji dualistycznej katolickiej, tylko zamiennie dusza. Katolicy mówią, że dusza jest w nas, a my byśmy mówili, że duch jest w nas, który nas zna. Duch czy dusza w tym momencie niematerialnej, nieosobowej świadomości jest cechą człowieka, a nie bytem.
I w związku z tym bardzo proszę o taką uczciwość każdego z was, gdy czytacie, aby odróżnić, gdzie słowo duch jest użyte w znaczeniu bezosobowym, a gdzie użyte jest w znaczeniu osobowym. Moc Boża nie jest osobą. A zatem, jeżeli Pan Jezus został nazwany mocą Bożą, nie traci przez to swojej osobowości, ani nie przestaje istnieć moc Boża jako energia twórcza. Gdy mówimy, używamy słowa duch, czy tylko słowa duch, czy z przymiotnikami, również należy odróżnić w kontekście, kiedy jest mowa o bezosobowej energii, a kiedy jest mowa o kimś, kto nosi taką nazwę. I nosząc taką nazwę, nie przestaje być osobą. Tak jak Pan Jezus nazwany mocą Bożą i mądrością Bożą, nie przestaje przez to być osobą. A zatem każda osoba, żeby być osobą, musi mieć osobowość. To jest oczywiste. Osobowość jest charakterem osoby, a nie drugą osobą. Zgadzam się. W całej pełni to powiedziałem przed chwilą. A zatem, gdy mówimy o znaczeniu osobowości czy duch, czy pojęcia duch, to musimy odróżnić to użycie tego słowa w kategoriach osobowych czy bezosobowych. Moi drodzy, ja wiem, że jest wiele rzeczy, które moglibyśmy jeszcze poruszać. Dziękuję wam za uwagę, cierpliwość. Jesteście niesamowicie cierpliwi. Niesamowicie. Widzę, że nie zasnęliście. To jest też takim dla mnie pozytywnym gestem. Czyli wnioskuję, że nie nudziłem was. Wiem, może nie zadowoliłem wszystkich i nie na wszystkie pytania odpowiedziałem, ale ja dziękuję Bogu, że zbawienie nie jest uzależnione od tego, żeby wszystko najlepiej zrozumieć. Ja wierzę, że pionierzy ruchu adwentowego, którzy całą swoją energię włożyli w głoszenie Ewangelii i zmarli o różnych poglądach na tematy teologiczne, to nie przeszkodzi, aby byli zbawieni. Ja wierzę, że Bóg nie będzie zapraszał do Królestwa tylko tych, którzy wszystko dobrze w Piśmie Świętym rozumieli. A mnie powie Zenek, ty tam źle rozumiałeś, nie ma dla ciebie miejsca. Jeśli nawet źle rozumiem, a czynię to naprawdę w szczerym zaufaniu do Boga i do Jego Słowa, to wierzę, że to nie będzie przeszkodą, gdy mówimy o zbawieniu. Życzę wam słowami apostoła Pawła, który pisząc do Tymoteusza o rzeczach też dość trudnych, napisał: rozważ, co mówię, a Pan da ci zrozumienie wszystkiego. I dlatego każdy niech rozważa. I wierzę, że Duch Święty jest zainteresowany, aby nas wprowadzać w prawdę. Duch Święty nie jest intrygantem, który jednej osobie powie tak, drugiej inaczej, a trzeciej jeszcze inaczej, a setnej na setny sposób zupełnie inaczej. Nie wierzę, żeby to był ten sam nauczyciel, który tak różne wprowadza poglądy. Ale faktem jest i przyznaję, że czasami ja, Zenek, chciałbym być na tyle mądry i swoim rozumem pewne rzeczy pojąć. I wiele razy w życiu Pan poskramiał moje zapędy racjonalistyczne i wiem, że w mojej naturze jest wciąż taka skłonność do racjonalizowania, ale kochani, przede wszystkim uczmy się szacunku. Nie lekceważmy nikogo z powodu innych przekonań. Nie oceniajmy, nie narzucajmy pewnych rzeczy. Jeśli rozmawiamy, rozmawiajmy spokojnie, rozmawiajmy właśnie jako poszukujący prawdy, a nie jako sędziowie, którzy już głoszą wyrok, prawda? Z takim nastawieniem, to nastawienie może przeszkodzić w zbawieniu, jeżeli będę agresywny,
sprzeczny czy niewyrozumiały w stosunku do tych, którzy mają inne zrozumienie. Dlatego powtarzam, w naszych zborach nauczamy tak, natomiast nie uciekam nigdy od dyskusji. I słucham nieraz po raz tysięczny tych samych wywodów, logicznych wywodów, do których się ustosunkowuję. Niemniej jednak, gdy mówimy o programie życia Kościoła, mamy taki zwyczaj i tak to chcemy uszanować. Tak nauczamy. Jeśli komuś się to nie podoba, i on uważa, że wie lepiej, z pełnym szacunkiem, niech wie lepiej i niech idzie, jest miliardy ludzi na świecie oczekujących na Ewangelię, niech idzie, głosi, niech szuka zwolenników, niech przekonuje innych. Natomiast ja jestem otwarty do dyskusji, natomiast jeśli chodzi o pewien porządek czy nabożeństw, czy porządek spotkań zborowych, to zachęcam was do tego, aby uszanować pewien porządek, o którym też apostoł Paweł pisze. Bo wiecie, ludzie mieli te tendencje do sporów. Tam w pierwszych wiekach też się spierali, kłócili. O różne sprawy się kłócili. Może my nie mamy tych problemów, które oni mieli, a oni nie mają tych problemów, które my mamy, ale istota problemu jest ta sama. My w tych wszystkich sprawach mamy się uczyć wyrozumiałości, delikatności, szacunku, powtarzam, szacunku, a nie ironii, kpiny, lekceważenia, czy wyszydzenia, czy osądzenia, moi drodzy. To nie pochodzi od Boga, to naprawdę nie pochodzi od Boga. I życzę wam, aby to właśnie, aby tego uczył nas Duch Święty, który tego właśnie uczy, bo On wprowadzać będzie we wszelką prawdę. Myślę, że zakończyć możemy modlitwą. Prosiłbym o powstanie do tej końcowej modlitwy. Nasz kochany Ojcze i Boże, Ty widzisz nasze rozterki. To pod natchnieniem Ducha Świętego autorzy Pisma Świętego spisali tak, jak spisali. Ty wiedziałeś, że te zapisy będą powodować różne nieporozumienia, ale uczyniłeś wszystko, co jest możliwe, aby pomóc człowiekowi w zrozumieniu prawdy. Jeśli błądzimy, Panie, prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa o oświecenie. Ty dałeś obietnicę i my wierzymy. Wierzymy też, że nie wszystko jesteśmy w stanie pojąć dzisiaj. Dlatego pomóż nam właśnie być takimi jak dzieci i ufać temu Słowu, co jest napisane. W imieniu Pana Jezusa dziękuję za tą sposobność, którą miałem również dzisiejszego wieczoru, za to dzielenie się Twoim Słowem. Panie, jeśli i z mojej strony były jakieś niewłaściwe słowa czy zachowanie, przepraszam i wierzę, że Ty będziesz nas nadal prowadził aż do dnia, kiedy spotkamy się z Tobą, kiedy już nie cząstkowe będzie nasze poznanie, ale kiedy będziemy mogli spojrzeć twarzą w twarz i zobaczyć Cię takim, jakim jesteś i poznać to, co dzisiaj jeszcze dla nas jest zakryte. W imieniu Pana Jezusa o to błogosławieństwo proszę dla każdego z nas. Amen.